Witam z tej strony Ceronix. W tym odcinku będziemy grali arenkę. Tak, zagramy arenę. Sprawdźmy jeszcze, jakie mamy questy. Questy mamy dla Łotra. O, tu też dla Łotra. Także może na arenie będzie Łotr, to od razu questy zaliczymy. I będzie super. Dwa w jednym, tak? Tu mamy dwa pakieciki, które czekają na opening. Ale to jeszcze za jakiś czas. No i mamy 155 golda. Równiutko na arenę. Także wykupujemy ją za golda i sprawdzamy, jakie mamy klasy do wyboru. Chwila prawdy. Nie mamy Łotra. Szczerze mówiąc, to nie mamy za dobrych klas. Czarnoksiężnik, kapłan, wojownik. Kim chcemy grać? Wojownikiem, kapłanem czy czarnoksiężnikiem? Wezmę chyba czarnoksiężnika z... albo wojownika. No kapłan... kapłanem nie lubię grać, szczerze mówiąc. Nie, czy nie najlepszy byłby stąd. Wojownik jeszcze. Dobra, weźmy czarnoksiężnika. Myślę, że będzie spoko opcją. Zobaczymy, jak to arenka. Tak, będziemy podczas areny się wspomagać programem Overwolf, który pomaga wybierać karty, tak? Które są najlepsze, które najgorsze. Które są najlepiej oceniane, albo które najgorzej. O. To jest najlepiej oceniane. Zadaj 3 punkty obrony stronnikowi, przyzwij 3. Terrordaxy. 1-1. No dobra, weźmy to. Okej. Okay. Czarnoksiężnikiem za dużo nie grałem, więc trochę będzie hardcore, ale lubię wyzwania, można grać. Wulkanozaur spoko, opcja. Tutaj 3-2-2 z trucizną i ukryciem, bardzo dobra karta. Bo nie może nam przeciwnik jej zabić, bo jest w ukryciu. Chyba że jakimś czarem obszarowym, który zadaje damage. A jeśli takiego nie ma, no to po prostu możemy wyczekać, aż wyłoży dużą jednostkę i zabić na strzała. 4-5-6 demo. Zadaj 5 punktów obrażeń twojemu bohaterowi. No, taki trochę ryzykowny. Bo tu możemy mieć 5-7-7. Bez żadnych zadawań, ale... może nam przeciwnik go łatwo zabić, bo będzie miał 0 ataku, tak? Na jednej turze. No weźmy go. 5 HP. Myślę, że nie jest aż tak dużo. A w czwartej turze możemy mieć naprawdę porządnego stronnika, więc... weźmy go. Dobrze, tu myślę, że jego weźmiemy. Przyda się na arenie, bo często jest więcej niż 3 stronników na stole. Wycisz stronnika. 4-4-3. Może być. Statystyki nie najlepsze, ale... może przydać się takie wyciszenie, jeśli ktoś buffa dostanie. Otrzymuje plus 1 do ataku za każdym razem, gdy zginie dowolny stronnik. Okej, okay, może być. Wystarczy, że raz zginie stronnik i już mamy 3-3 karty. Zatrzymany, także spoko. Tu weźmy chyba stronnika z prowokacją. Choć ona... nie, weźmy ją może. Bo będziemy dużo HP tracić. Raz, że Hero Power nam odejmuje 2 HP. A dwa, że właśnie będziemy możliwe mieć więcej takich stronników jak ten. Przepraszam. I ich przyda się jakieś leczenie. O, co do leczenia to właśnie mamy barmana Przemka. Przemek, bo streamer. Streamer jest Vixente HS, on streamuje HS-a. I się przyjęło, że to jest on. No. Czy będziemy mieli murloki? Nie wydaje się, żebyśmy mieli dużo murloków, więc weźmy może jego. Prowokacja, okrzyk bojowy, skopiuj atak i zdrowie przyjaznego stronnika. Mamy dużo mocnych stronników, a dopiero 10 kart. Możliwe, że będziemy mieli jeszcze więcej. No. Mamy dużo dobrych stronników, jeśli na przykład skopiujemy tą kartą zdrowie i atak tego stronnika, no to mamy za 4 karty 6, 10. Tu mam drugą kartę z trucizną. Uparty brzuchonóg. Wiesz to nazwa. Także możemy go wziąć. Przyda się na pewno. No i tu mamy... co my tu mamy właśnie? Z szarżą 4-2-5. Dobór karty, okrzyk bojowy 4-2-4. I czy wolimy dobór karty i 1 HP mniej, czy szarże? Weźmy z szarżą chyba. No, weźmy szarżę. Jeszcze mamy dopiero 13 kart, także jeszcze 17 przed nami. Tu weźmiemy żywiołaka, który dodaje 2 punkty damage'u przy wyłożeniu. Okrzyk bojowy tak zwany. Spoko opcja. Na początku twojej tury zmniejsz koszt tej karty. To jest bardzo dobra karta, jeśli dostanie się na początku. Jeśli dostajemy ją w pierwszej turze, to w szóstej czy siódmej ona już kosztuje 0 i mamy stronnika za 0 many 4-4. Mamy też ziomka z ukryciem. Nie, weźmy jego. Jeśli dostaniemy go na początku, to będzie naprawdę spoko. Kurczaka mamy, wściekłego kurczaka raczej brać nie będziemy. Splugawienie.
No i obrońcy. To jest bardzo dobra karta. Wyrzucamy ją. Jest prowokacją 1-4. Zatrzymamy. Jeszcze dobieramy sobie zatrzymany. I jeszcze sobie dobieramy kartę z prowokacją. Także bardzo spoko opcja. No tu mamy albo stronnika z prowokacją 3-2, albo z włoską tarczą 1-1. Weźmy jedynkę. Weźmy jedynkę, bo już trochę mamy tych prowokacji. Co my chcemy wziąć tutaj? Weźmiemy chyba tygrysa z ukryciem. 5-5-5, tygrys z ukryciem, bardzo spoko. Adaptuj, jeśli we wcześniejszej turze udało się rzucić żywiołaka. Jaką mamy synergię? Z jedną kartą tylko. Czy nam się uda to zrobić? Czy wolimy po prostu takie? Zobaczmy tutaj. No na równo jest. Trójka z piątką na równo. Weźmy jego, może jeszcze dostaniemy jakiegoś żywiołaka. I będzie większa szansa po prostu na użycie tej opcji, którą ona ma. O, adaptowanie. Okrzyk bojowy właśnie. Zadaj dwa punkty obrażeń dowolnej postaci, jeśli ją tym zabijesz przez wilosowego demona. No zajebista karta. Napije się. Ach, od razu lepiej. Dzisiaj cały dzień streamuję, także głos już nie wyrabia. Dobrze. Zniszcz przyjaznego stronnika, aby dwukrotnie adaptować. To jest spoko, jeśli na przykład nasz stronnik ma mało HP. Albo został zraniony i ma mało HP. To go zniszczyć i po prostu mieć lepszego. Znaczy, adaptować go dwa razy. Tu weźmiemy Raptora. 2-3-2, spoko staty. Na początek. Tego nie bierzemy. Ostatnio nam popsuł grę. Bo rzucił czar. Jakiś tam czar, nie pamiętam dokładnie. Jakiś tam czar rzucił. Ale co, mamy drugiego jego wziąć? Jego? To już 10 HP w plecy. Czy może wziąć jego? On rzuca. Okrzyk bojowy. Odkryj zaklęcie i rzuć je na losowe cele. Także to jest takie, wiecie. Dobra, weźmy jego. To już jest dużo. Mamy 10 HP w plecy. Ale mam bardzo dobrego stronnika. Mamy leczenie, także może jakoś to wyjdzie. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi. Jeśli jest przyjaznym demonem, daj mu zamiast tego +2/+2. Buffik na demony. Mamy parę demonów, także okej. Okay. Śmieszna animacja. Otwiera jabłkę. 3-3-1 z szarżą, czy ten dzik? Czwórek mamy więcej. Szarża? No może być szarża. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Co my tu mamy? Na koniec twojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi +1 do zdrowia. Czyli że 1-2-1 i jeszcze komuś HP daje 1. Tu mamy spoko kartę. Możemy to wyciszyć sobie stronnikiem już. Wycisz stronnika o tym. 5-6-6, czy ją? Weźmiemy ją chyba. No. Jakoś nie lubię leczyć tego przeciwnego, nie stronnika, tylko bohatera za 8, także. Także weźmy ją. Co my tu mamy? Przyzwi, pająka 1-3, okrzyk bojowy. Czyli zatrzymany mamy 2-6. Spoko statystyki. Spoko statystyki. Weźmy pajączka. Jeszcze bestią jest. Nie wiem, czy mam jakieś synergię z bestią. Co my tu mamy? Tutaj piątkę wezmę. Psychotron już nie raz tyle uratował, także bardzo spoko karta i weźmiemy ją. Zadaj 3 punkty, obrażeń stronnikowe, przyzwij 3. 3 stronników, 1-1. Weźmy, to jest druga karta, tak? To będzie druga karta, taka sama. No ale nie jest zła, to można wziąć. I drugą. O, tu mamy, że będziemy mieli tylko jednego nie Fire Elementala, tylko żywiołaka. Także ta synergia może nie zadziałać, ale 3-3-3 nie jest, no nie są złymi statystykami co do ilości many. No weźmy jego. I ostatnia karta to... co my tu mamy? Prowokacje stronnikom sąsiednim, o. Czy to... Tego ziomka mamy, tego nie mamy, weźmy jego. Ją, w sumie ją. No i dobra, mamy deck. Tu nam się pokazuje jeszcze w internetach, jak ten deck wygląda, co powinniśmy szukać. No to mniej więcej wiemy. Także nie będziemy się sugerować. To sobie zmniejszymy. I zaczynamy arenę czarnoksiężnikiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu nasz deck jest pokazany. Trochę chyba przyduży, trzeba go zmniejszyć. Tu mamy deck pokazany, także możemy sobie spoglądać, co jeszcze zostało. I co może nam dojść do ręki. Zobaczymy, jeśli arenka będzie nam dobrze szła i będzie dużo winów, to ten odcinek podzielę po prostu na 2 czy 3. A jeśli nie, jakiś 0-3, tfu,
to w jednym odcinku. No ale miejmy nadzieję, że to będą 2-3 odcinki i 12 winów. Ostatnio nam się udało zrobić wynik 9-3. To było wyrównaniem rekordu na arenie. Arlequin, no to niezły przeciwnik. No i zaczynamy. Wymieniamy wszystko, bo jednak to jest duża ilość many jak na sam początek. Więc wymienimy wszystko. To troszkę zwiększymy. Muzyczka puszczona jest. Tak, muzyczka jest puszczona. O, mamy pierwszą kartę na pierwszą turę, także spoko. Tylko, że ona nie będzie, teraz nie będzie miała komu dać. Ale co, użyję? Użyję specjalnie monety, żeby użyć Hero Power i ostradować? No nie wydaje mi się. Tak, on to zrobi. On to zrobi! No ale okej, no. Nic się nie stało. Zawsze dwa twarz dostał. Argentka czy to? To jest pytanie. Rzućmy jego. W następnej turze rzucimy Hero Power i Argentkę i on nas uleczy od razu. Jeśli nie zostanie zabity. Ale mi się wydaje, że nie. Co on może mieć? Mi się wydaje, że stronika będzie chciał wyłożyć. Dobra, ma stronika 2-3. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobierzmy kartę. Sprawdźmy. Za 3. Wrzućmy jego. I uderzmy w... Chcemy uderzyć go w twarz? Czy chcemy go uderzyć w twarz? Chcemy go uderzyć w twarz, chyba. Bo co on może zrobić? On i tak będzie musiał w niego uderzyć, żeby go strajdować. Więc możemy wykorzystać to, że on będzie miał mus i go uderzmy w twarz. No i w 2-3 powinien trade pójść. No właśnie. I czasem warto się zastanowić. Niby powinno się trade'ować, ale czasem właśnie lepiej chyba zastanowić i pójść w twarz i rozkminić to, że on będzie musiał go zabić, tak czy siak. No więc nie ma sensu. Oj, teraz wyrzucałem mocarza. To jest karta mocarz. I chyba użyjemy, tak? Dobrze mówię? Wycisz strodnika, nie chcę nic wyciszać. Tak, użyjmy kartę mocarz. Dostajemy 5 w twarz, ale mamy strodnika 5-6 na stole. On ma 4-3, także 2 damage'ów brakuje do wytradowania go. Czy będzie miał? Z bronią to już tylko jeden damage off. One off, tak zwany. Idzie trade tutaj. Chcesz kupić? Dodaj losową kartę. Jeśli będzie psa przez chwilę słychać, to sorry, ale tutaj przyszedł mnie zaczepiać. 4:24 w nocy. Ja sobie jeszcze nie śpi, to sobie czuwa. Zadaj 3 punkty obrażeń, przez jej 3 ziomki. To samo też dostaliśmy. I chyba tak zrobimy. To jest demon? To jest demon. Można mu dać 2 plus 2. Tylko wtedy nie zabijemy 4-2. Nie, chyba lepiej będzie zabić po prostu tego. I pójść w twarz. Bez tradowania. Bez tradowania, bo no 2-2 to jest 5-5, to nie opłaca się trade. Znaczy opłaca się, tak zabijamy go, no ale 3 damage tak w sumie nam ucieka. A zawsze jak w twarz pójdziemy, to zawsze 5 damage wejdzie w twarz, cały damage i się nic nie zmarnuje. Także myślę lepiej w twarz. Fajny rewers w ogóle. MKRR3, youtuber jak i streamer. Używał go często, pamiętam. Często, gęsto, ale już chyba go nie używam. Ale właśnie mi się skojarzyło z Empire'em. To powiedziałem. Dobrze, co on tu knoci? Aha, Agonia, dodaj broń do ręki. Ja już widzę jeden place. Użycie tego na demona. Wytradowanie tutaj. I zostanie nam many... I nam zostanie many 4. Możemy wyciszyć tego. Dobry place, dobry place. Podoba mi się. I tak zróbmy. Wytradujmy. Dajmy buffa. Tak to poszło, że aż myślałem, że damage pójdzie. I tu wyciszamy, żeby nie dostał broni. I idziemy w face. No i bardzo spoko wygląda sytuacja na stole, jak i z HP u mnie i u niego. On tu widzi trade, więc robi trade. No ale raczej on nie będzie miał... coś ma. Zjadł mi stronnika. No ale spoko, bo mamy to, tak? Możemy zadać po 3 damage'u i odzyskać go od razu. Czy chcemy dobierać kartę, czy wyrzucić to? Mi się wydaje, że... Zaraz, policzmy. Jeśli go uderzymy, to mamy strodnika... A właśnie, on nie... wszystkie buffy. Jeśli on mi go zjadł, to mu wszystkie buffy schodzą. Mamy damage'u 8 na stole, z tym będziemy mieli 10. Więc i tak 3 off. Więc chyba dobierzemy kartę. To niezły mocarz. Ale niestety za 9 many, to nie rzucimy go w następnej turze.
No ale będziemy mieli jeszcze na następną. Jeśli w ogóle przeżyje on to. Bo raczej my tu mamy przewagę i my wywieramy presję na nim. Okrzyk bojowy, odkryj zaklęcie, zadaj bohaterowi obrażenia równe jego kosztowi. Aha, twojemu? Znaczy jego, nie twojemu. Myślałem, że mojemu zada. No ale jak tak, to spoko. Cofnął mi do ręki. To jest spoko rzecz na tą kartę, bo ja wtedy 5 w twarz dostaję. I wytraduję jednego ziomeczka, tak? No ale dobra, on ma 10 HP. To nie jest tak wcale dużo. I my chyba zrobimy presję na nim. No ale chyba w ten sposób. Czy nie? Tu pójdziemy w twarz na pewno, bo go i tak nie zabijemy. I zastanawiam się, rzucić albo ślimaka z trucizną. Tylko że on się może wtedy wytraduje jakoś tą trójką. Nie, rzućmy to, rzućmy to. Co jeszcze to możemy rzucić? To rzucam z racji, że może wyrzucić coś mocnego, co będzie ciężko zabić. Na przykład taunta jakiegoś. To się przyda na pewno. To wtedy pewnie inaczej się będzie tradeował. Jeśli wyrzuci coś dobrego, z dużą ilością HP, czy po prostu dobrego stronnika, to raczej mi to zabije. Ale wtedy dostaję psychotron z włoską tarczą 3-4 taunt, który jest też bardzo dobrą kartą. No zobaczymy, co on wyrzuci. Co on tam wymyśli, chłopa. Myśli. 8 many ma do dyspozycji. Ma jedną broń na ręku. Znaczy na ręku. W ręku w sumie. Zmuś wrogiego. To nieźle. Dobrze, rysknij. Ale on dalej przeżyje, tak? I powinien umrzeć. I wtedy się wychiluje. To niezłe. To może ja błąd zrobiłem i powinienem inaczej postawić tego. Ja skąd mogę przewidzieć to z drugiej strony? Mi się wydaje, że... Właśnie, zdaje nieboską tarczę. Uderzy 3-3. Nie uderzy 3-3. Zabierz kartę, następnie daje kopię do twojej ręki. No ale raczej nie dobierze nic do 0 many. Taki trade? No w sumie lepszy trade niż 3-4, bo... niby został stronnik, a nie mógłby padł. I teraz, co my chcemy zrobić? Zastanówmy się. Możemy rzucić tego kopca. Chyba tak zrobimy. Możemy wyrzucić też to. I po prostu co jeszcze? I dobrać kartę i wyrzucić jedną z tych. Czy będziemy mieli Lital? Tu będzie miał 3. 8. Tak, będziemy mieli Lital. Mówię, że będzie miał 3 ataku, bo... Znaczy jest sens w sumie? Nie, zrobimy taki my. Może lepiej już to będzie. No, rzućmy to. Nie, błąd zrobię. Powinien dobrać karty pierw. Aha! O właśnie, to jest dobry. Możemy to wytradować za pomocą tego, ale czy będziemy mieli Lital następny? 3 pójdzie w twarz, on będzie miał 9, 10, 11... Co liczę? Będzie miał 9, 8, 7... Wytradujmy, nie śpieszy na książkę. Zaraz, jak ja to policzyłem w ogóle? 9 HP, tak? To mu zostanie 1 HP. Zostanie mu 1 HP. No ale może coś dobierzemy. Mamy coś, co w twarz bije? Mamy stronnika z szarżą chyba. Tak, jego mam z szarżą. Chcesz kupić faworyka? No dobrze. No raczej mamy wygraną. Nie wydaje mi się, żeby mu się udało to jakoś uratować. Ale jeszcze nic nie wiadomo, no. W końcu arena, nie wiadomo co tam. Dobro. No dobrze. No i jesteśmy w tym momencie one off. Chyba, że coś... O! Idealny top deck. No i mamy pierwszą wygraną. 1-0. Dobrze się zapowiada arenka. Deck nawet spoko. Nie wiem, ile winów będzie. Myślę, że tu te 5 winów powinno być. Ale może będzie więcej. Nawet mam nadzieję, że będzie więcej. Taka dwunasteczka. Ostatnio 9 minut było, tak? Wyrównanie rekordu. Także 10, 11, 12 jeszcze zostało do zdobycia. Może się uda. I to czarnoksiężnikiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy kiedyś grałem czarnoksiężnikiem na arenie. Zazwyczaj brałem maga, jeśli był.
Paladyna, no i druida. Druida z racji, że bardzo go lubię. Mam złotego jako jedynego. No i brałem po prostu druida. A czarnoksiężnikiem nie grałem jeszcze. Zostawimy tylko tą kartę. Tą potem użyjemy na pewno. Znaczy potem mówię, że ona przyjmuje statystyki od przyjaznego stronnika, także na początku nie będzie raczej dobrego targetu. Zróbmy tak. Crazy Gamer przeciwko nam teraz. Priest. Dobrze, nic nie ma za jeden many. Możemy wyrzucić jego. I on będzie miał wtedy 3 HP. I dostanie, tak? O właśnie. Może jakaś nie najlepsza karta jak na początek, bo nic dobrego nie wyrzuci, to będzie ciężko zabić. Brzydko to zrobił. Zróbmy tak. Zobaczmy, co możemy tu wybrać. Bardzo dobra karta. To też jest bardzo dobra karta, ale... Ale ona potrzebuje synergii, znaczy synergii. Potrzebuje Katuna w deku, który ma 10 ataków. Więc nie spełniamy tych warunków. O. Ona będzie za 4 many. Dobra, na początku twojej tury zmniejsz koszt tej karty. Tak, ona będzie za 4, więc nie bierzemy 4, tylko 8. I teraz robimy taki myk, że... Lecimy w twarz i tym tradujemy. I zobaczymy, gdzie poleci 3 damage. No okej. Okay. Wróciłem specjalnie jego na początku, żeby była w razie co jakaś opcja, żeby też w niego trafiło te 3 damage i by wszystko przeżyło. Tylko to jest priest. On może mieć obszarówki jakieś. Tak, on się przygotowuje na obszarówkę. Ale my to zaraz rozgryziemy w pewien sposób. Ja rzucę to. Wytraduję go. I polecimy w twarz. No i teraz może obszarówkę rzucić i po prostu tylko jednego on zabije. Więc to mi dużo krzywdy nie zrobi, bo mamy 5-6 na stole. Dobra, 2-6. Dostaniemy jakiś top dick. Daje 2 punkty obrażeń z dowolnej postaci. Jeśli ją tym zabijesz... wiecie co teraz się dzieje? Robimy tak i tradujemy. I zobaczymy jaki demon. 1-3. No, nie najlepszy demon, ale jest to. Zawsze coś na stole. Super, więc on ma chyba obszarówkę, która 3 zadaje. A, nie ma. Prowokacja, agonia. Daj losowemu stronnikowi +1. Przyjaznemu stronnikowi. Aha, taki przyjazny stronnik. No dobra. Teraz się zastanówmy, jak to rozegrać. I co on dodaje? +1, +1, tak? Dobrze. Zrobimy chyba taki place. Że wyrzucimy to z tym. Wytradujemy to z tym. Tradowałem go tym, a nie tym, z racji na to, że on tu ma stronnika. A nie, to też jest prowokacja, ale to by musiał zdjąć polską tarczę. No, zostawiłem go na 1-1, bo raczej on oberwie od niego, tak? Właśnie tego się bałem. Właśnie tego się bałem, tej obszarówki. No ale dobra, mamy stronnika dalej na stole. 1-1, bo 1-1, ale jest. I teraz zapełniamy stół. Dzień dobry. Jedyna opcja dla niego dobra, że ma mind control, karta, która... Stronnik, który zabiera ci jednego z czterech swojej strony, ale nie ma. Dobra. To może być. Nic z tym nie robimy. No teraz nie wyrzucimy tej karty, tak? Bo my bardziej obrywiemy niż on, więc dobierzmy. Okej, okay, może być. Rzucamy, on nas uleczy. Tego nie tradujemy, bo jeśli go zabijemy, to się pojawi stronnik 5-5. Więc wolimy uderzyć go w twarz i zostawić mu po prostu 1-1. I on będzie musiał się teraz rozbić i dopiero 5-5 dostanie. No. No i spoko wygląda. Jeśli nie będzie miał odpowiedzi na tą turę, jakiejś dobrej, no to wygrywamy. Bo mamy stół bardzo dobry, mamy na stole damage'u. W tym momencie 10-14. O właśnie, i ten stronnik 5-5.
Odważnie. Dobrze. Zastanówmy się chwilę, jak chcemy to zrobić. Chyba zrobimy po prostu place taki oto. Czy tu robimy trade? To nam znika. Teraz robimy place taki. Czy ten go stridować? Ja go wyciszę, bo teraz będzie mi podgadał. Ale muszę pomyśleć. Sorry, winę tu. Albo pójść face wszystkim i rzucić smoka. Też nie głupie. Też nie głupie. No dobra, zróbmy. Trochę YOLO place, ale... Takiego mocarza na stole z prowokacją, why not. Jeszcze on dostał w twarz za tyle damage'u. Nie najgorzej wygląda. No i co ty na to, Priście? Co ty na to? Cały czas miałem rację. Aha. I wytraduje się, ale i tak mamy Little. I tak mamy Little. Wygraliśmy. 2-0, kochani. Nie ma lipy. No i teraz wszystko w twarz. I malutki bijem na koniec. No i mamy 2-0. 2-0, jest pięknie. Lecimy po 12 minut. Dobrze, odcinek trwa już 27 minut. Także utniemy tutaj. I dalszy ciąg areny w następnym odcinku. Także zapraszam na następny odcinek. I do zobaczenia. Trzymajcie się.